inne, totalnie mi nieznane. Czym jest żywe jedzenie, czym jest martwe jedzenie, ale wyjaśniono mi, tłumacz mi wszystko przetłumaczył. Słuchajcie, co dziecko może, co dziecko nie może. I drodzy Państwo, w tej rozpisce pojawił się termin żywa woda. I o ile zrozumiałam, że żywym jedzeniem tak są warzywa, są owoce, zielone koktajle, tak, kasza, fasola, że to jest żywe, że to nie jest przetworzone, to kompletnie nie rozumiałam terminu żywa woda. I powiem Państwu, że było to dla mnie ogromne zaskoczenie i się okazało, że w tej rozpisce jest ten termin i że ja mogę kupić żywą wodę właśnie będąc dzieckiem na wizycie. Ta żywa woda była w takich specjalnych, ciemnych butelkach. Ja nie pamiętam już dokładnie, bo to było, słuchajcie, jakieś 12 lat temu, tak? Cena tej butelki jednej była w granicach 100 zł. Jakoś tak, bo pamiętam, że płaciłam za wizytę i pozostałe pieniądze, które miałam, to po prostu kupiłam 3 butelki tej wody, bo nie miałam więcej pieniędzy. I wytłumaczono mi, że ja codziennie rano mam podawać Gabrysiowi i tak dalej. Tak, i dostałam materiały, zaczęto mnie wprowadzać w ten temat i to było dla mnie szokujące. Efekt był taki, że po 90 dniach pracy z moim synem przy diecie, przy żywej wodzie, kiedy zrobiliśmy kontrolę, tam było wszystko pięknie wyprowadzone. Efekt pracy był taki, może Państwo uwierzyć, możecie uwierzyć bądź nie, to nie ma znaczenia, bo to jest fakt. Moje dziecko przez 3 lata, tak, nie zachorowało w ogóle. 3 lata. To było dziecko, które miało 100% frekwencji, słuchajcie, na zajęciach. Mnie zaczęto pytać, co ja robię, że moje dziecko nie choruje. Ale kiedy moje dziecko, wiecie, do szkoły nie nosiło kanapki, tylko przyszło i miało w termosiku ugotowaną kaszę jaglaną albo kawałeczek ryby, tak, i tak dalej, to pani powiedziała mu, że Gabryś, nie masz przynosić takiego jedzenia do szkoły, bo wszystko pachnie, jak dzieci wyciągają kanapki, bo to klasyka, wiecie, buła, najczęściej jeszcze biała, tak, a tu mój syn przychodzi z rybą i on na śniadanie drugiej rybę, tak, i to było szokujące, więc kiedy moje dziecko wróciło pewnego dnia do domu, to ja po prostu grzecznie podjechałam, wytłumaczyłam, że my jesteśmy po takiej terapii, że mamy super efekt i oczywiście, co się wydarzyło u dokładnie tej samej pani nauczycielki, kiedy urodziła dziecko, dziecko urodziło jej się z atopowym zapaleniem skóry i pierwsze co, to skontaktowała się pani Magdo, ja byłam nieodpowiedzialna, co robić, jak pomóc i tak dalej, także to są tego typu historie. Więc stąd żywa woda w moim domu, stąd zafascynowanie się, bo drodzy Państwo, my dużo wiemy. My wiemy, że mamy uprawiać ruch, my wiemy, że 10 tysięcy kroków, my wiemy, że mamy dbać o siebie i teraz z ręką na sercu, powiedzcie szczerze, kto to robi? Kto nie pali papierosów, kto nie pije tego alkoholu, tak? Kto naprawdę tak dba o siebie, że ojej, zielone koktajle i żywe jedzenie. Zobaczcie, teoretycznie to wiemy, ale ta praktyka jest zdecydowanie trudniejsza. I w momencie, kiedy ja, młoda mama, widzę, że moje dziecko nie ma alergii, nie ma astmy, to jest wszystko wyeliminowane, że wszystko polega na odtruciu, że wszystko polega, tak, na zbudowaniu odpowiedniego środowiska w komórce, i że można wyprowadzić z choroby, to jest dla mnie szokujące. Ja się zakochuję w tym, idę w kierunku pasji medycyny chińskiej, medycyny rosyjskiej. Tak zaczynam naukę, Moskiewski Instytut Waleologii. Zaczynam rozumieć, że w Polsce jest medycyna, a tam jest waleologia, że to jest nauka o zdrowiu, że my się uczymy, jak pacjenta utrzymać w zdrowiu, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, tak? Więc wiecie Państwo, różnica kosmiczna, po prostu kosmiczna, nie można nazwać tego inaczej. I tutaj, jakbym miała dzisiaj kogokolwiek uczyć, czym jest organizm, to jest jeden z najważniejszych slajdów, żebyście Państwo zapamiętali, że Wy macie wpływ na to, bo wszystko jest w oparciu o jakość, o jakość wody. I teraz, co by nie powiedzieć, czy się to komuś podoba, czy nie, ale niestety tak jest, że aż 80% tych współczesnych chorób ma bezpośredni związek z ilością i z jakością wody. I to jest niestety, drodzy Państwo, smutne. WHO, co by nie powiedzieć, drodzy Państwo, jaka to jest organizacja, czy my się zgadzamy, czy my się nie zgadzamy, tak? No to, drodzy Państwo, też te pewne statystyki, one muszą być w oparciu zrobione, tak?
o coś. I dzisiaj, kiedy patrzymy sobie na człowieka, tak, i to, jakie mamy choroby cywilizacyjne, co się dzieje, to zobaczcie Państwo, któż z Was nie zna osoby, która ma problem z tarczycą? Ja dzisiaj patrzę 13-letnie dziewczynki, tak, mają problemy, nadczynność, niedoczynność, Hashimoto, kiedyś nie do pomyślenia, kiedyś kobiety w wieku tam lat iluś miały taki problem. Dzisiaj, tak, dotyka to młodzieży, cukrzyca. Sami Państwo wiecie, tak, co się dzieje, czy typu drugiego, typu pierwszego. Zresztą zawsze powtarzam, że cukrzyca typu drugiego, insulinooporność, to jest nic innego niż brudny organizm. Naprawdę to nie musi być choroba, ale znowu, jak brudny organizm, to trzeba wejść w ten organizm i zrobić porządek. Astma, alergia, to jest to, czego ja się bałam, to, co stwierdzono u mojego syna. I jeśli mi dzisiaj ktoś powie, że z tego nie można wyjść, to ja podnoszę rękę i się buntuję i mówię, drodzy Państwo, nie. My jesteśmy tego świadkami. Mój syn jest sportowcem, jest w sporcie zawodowym, ma lat 16, to jaką on ma kondycję, tak, to jak jego organizm bardzo szybko się regeneruje w stosunku do jego kolegów i tak dalej, to jest wynik pewnych rzeczy, z których te dzieci nie korzystają, bo na przykład rodzice jeszcze nie wiedzą, tak. Ciekawe, czy ktoś z Państwa tutaj jest w takiej sytuacji, że ma sportowców w domu albo uprawia jakikolwiek sport. Ja mam męża, który w sporcie spędził całe swoje życie. Poza tym jest mistrzem świata w kolarstwie sprzed wielu lat. Ja pamiętam, kiedy on jechał na Mistrzostwa Świata, to możecie Państwo się śmiać, bo ja się dzisiaj uśmiechałam z tego, bo pamiętam czasy, kiedy w słoiki żywą wodę mu nalewaliśmy i on brał do samochodu i do Austrii jechał z żywą wodą. I koledzy się z niego śmiali, co on ma w słoikach, że co ja mu zapakowałam w słoiki. Wtedy to był temat, gdzie naprawdę ludzie jeszcze nie rozumieli. Dzisiaj Państwo jesteście grupą wybraną. Wierzę w to, że Państwo jesteście świadomi, że budujecie tą świadomość. Ale 12 lat temu, kiedy my o tym mówiliśmy, naprawdę było trudniej. I wiecie, ludzie patrzyli na człowieka jak na wariata, ale czy byście Państwo nie szukali rozwiązań, kiedy Wasze dziecko na 30 dni miesiącu, 25 jest chore, to do mamy, wiecie, wtedy nie interesuje opinia, co ludzie myślą i tak dalej, tylko widzisz efekt, Twoje dziecko zdrowieje, coś zaczyna się dziać. U mnie efekt był taki, że ja chudłam, tak, ja, wiecie, trochę tęsknię za tym, bo dzisiaj moja waga nie jest taka atrakcyjna jak wtedy, po dwójce dzieci, po dwóch porodach, ale to, co ja widziałam, to po prostu ten mój organizm pięknie się zachowywał, miał mnóstwo siły, pięknie wyglądałam i do tego to była fantastyczna rzecz. W momencie, kiedy ja zaczęłam pić żywą wodę, ja nie potrzebowałam jeść słodyczy. Ja miałam potrzebę tylko, słuchajcie, coś zielonego, warzywa, kasza i ryby. To był temat, który po prostu ja wszędzie, słuchajcie, z pudełeczkami, z termosem, ciepła ryba, biała ryba, bo tego mnie nauczono, tak, że to jest coś wartościowego i tak dalej. I ja widziałam tą różnicę. Więc jestem przekonana, że jeśli ktoś z Państwa doświadcza, no bo teraz pytanie, kogo my tu mamy z żywą wodą? Ja wiem, że my mamy takie osoby na pewno, tak? Kto z Państwa pije już żywą wodę, to też napiszcie, ok? Natomiast każdy będzie miał swoją historię. Jestem przekonana, że te osoby, które mają i piją już żywą wodę, też się coś zadziało w tym organizmie. Anemia, choroby krwi, słuchajcie, choroby układu krążenia, łysienie, reumatyzm, choroby serca, naprawdę byśmy mogli tutaj sporo wymieniać. I ktoś zaraz z Państwa może pomyśleć, ojej, jak wszystkie choroby, nie, kochani. To nie są wszystkie choroby, ale zwróćcie uwagę i otwórzmy szerzej oczy, że większość tych chorób to są choroby tak naprawdę cywilizacyjne. My jesteśmy zaniedbani. Teraz dlaczego jesteśmy zaniedbani? Z jednego powodu, zobaczcie Państwo, jak my się prowadzimy, jak my się odżywiamy, co my pijemy. Tak, tu mamy problem i my niestety sobie na to tak naprawdę, krótko mówiąc, pracujemy, tak, bo mieć chorobę wrodzoną, drodzy Państwo, być po transplantacji, to są choroby trudne, ale jak do mnie ktoś przychodził i cukrzyca typu drugiego, to jest, kochani, ja w pewnym momencie mówiłam wprost do pacjenta, to jest brudny organizm, po prostu pan się zaniedbał, możemy to odkręcić, ale trzeba wykonać pracę i, drodzy Państwo, tak jest. Tak jest, dobrze, idziemy dalej. No właśnie, i teraz chciałabym, żebyście Państwo spojrzeli na wodę inaczej, bo dzisiaj oczywiście mówi się, ale mamy wodę oczyszczoną, przecież tak Aquanet, te wszystkie oczyszczalnie, tam gdzie Państwo mieszkacie, pewnie w różnych częściach Polski jesteście i nie tylko. Ja jestem w Poznaniu, więc mamy Aquanet,
Tak, i ja też wielokrotnie z tymi ludźmi rozmawiałam, tak, wielokrotnie bywali na moich spotkaniach, mówili otwarcie, tak, ma pani rację, bo ja pracuję. I teraz chciałabym, żebyście też państwo spojrzeli na to, że to nie jest wina tych ludzi. Oni wykonują swoje zadania. I ja zawsze mówię, zobaczcie, przecież woda z Aquanetu wychodzi o pewnych parametrach. Zadaniem tak naprawdę, tak, ta woda ma być bezpieczna pod kątem, że nie ma tam bakterii coli, tego typu rzeczy, tak? Tam się nie patrzy z punktu widzenia medycznego, co ta woda ma zrobić dla naszej komórki. Więc my musimy rozdzielić tą ocenę, żebyście państwo nie krzyczeli teraz albo Aquanet, albo coś tam, albo burmistrz. Słuchajcie, burmistrz w Poznaniu mówi otwarcie, że wodę z Aquanetu można pić z kranu, nagrywa filmik, tak, i tak dalej. I wiecie państwo, ja siedzę, oglądam to i ja mówię, no odważnie bardzo. Dlaczego? Bo tak. Tam nie ma przedstawienia punktu widzenia tak jakby medycznego, a ja z tej strony chcę państwu tak też to troszkę pokazać. I teraz zobaczcie, kilka takich informacji, żebyście też państwo wiedzieli. Te układy oczyszczania często są niewydolne. Kontrola NIK wykazała, że w większości tak tych skontrolowanych dużych miastach tak pozyskiwanie z ujęć ta woda jest o niskiej lub wręcz złej jakości. Co to oznacza? To oznacza, że ona nie spełnia parametrów, kiedy to dochodzi do państwa domu, bo zupełnie inaczej, kiedy wychodzi mi tak z oczyszczalni, ale no drodzy państwo, gdzie ja mam Aquanet, a gdzie ja mieszkam, w jakim położeniu, zanim dotrze to do mojego domu, przez te wszystkie rury, które są jakości takiej, a nie innej, to wiele rzeczy się tam zadziewa. Krótko mówiąc, myślę, że u państwa jest bardzo podobnie. Tak? Idąc dalej. 74% pobranych do kontroli próbek wody stwierdzono niedotrzymanie warunków sanitarnych. I teraz zobaczcie państwo, jeżeli to jest niegroźne, nikt głośno o tym nie mówi. Tak, no po prostu to jest trochę tak, jak państwo macie w pracy swój błąd. Taki maleńki błąd nam się wydarzył, no nikt tam nie musi wiedzieć. I trochę tak jest, dopiero w sytuacji, kiedy naprawdę coś się wydarzy, no to mamy informację, aha, państwo wiecie kilka miesięcy temu, co się wydarzyło w Rzeszowie, prawda? I wtedy to pokazano. Tak, zobaczcie, mamy chlor, tak? Aktywność jest za duża, powstaje około 250 toksycznych mutagennych związków i to już jest naprawdę niebezpieczne. Międzynarodowa Agencja Chorób Nowotworowych informuje, że 59 związków chloru organicznego zasługuje na miano sprawców raka u ludzi i zwierząt. I to są informacje bardzo niepokojące, więc jeżeli dotyczy to układu tak oczyszczania, skąd ja pobieram wodę i teraz jest taka informacja pobrana, no to drodzy państwo, świadomy człowiek zaczyna się zastanawiać, no dobrze, mamy pewną jakość wody, ale tak pytanie, tak, dlaczego dzisiaj tak, mamy tyle nowotworów, skąd się to bierze i tak dalej. Wiecie państwo, to jest bardzo ograniczone, tak, bo dopóki mnie to nie dotyczy, to ja nie szukam odpowiedzi. I wiecie, ludzie między sobą mówią, albo takie czasy, albo na coś trzeba umrzeć. Ja, pamiętajcie państwo, że pracowałam w gabinecie, w prywatnym centrum medycznym, gdzie przyjmowałam pacjentów i ja się nasłuchałam naprawdę takich rzeczy, ale wszystko się zmienia, kiedy to zaczyna dotyczyć mnie, czego oczywiście nigdy państwu nie będę życzyła, ale wiem, że wasze zdrowie jest w waszych rękach i wasza świadomość jest też w waszych rękach. Idziemy dalej. Niekontrolowane awarie. Przechodziliśmy. Warszawska Czajka, tak? Kilkanaście miesięcy, tak? Miliony wydane. Wrocławska Odra. No trochę, drodzy państwo, jest to zastanawiające, nie? Dlaczego dowiadujemy się po? Dlaczego, drodzy państwo, takie rzeczy się dzieją? Trochę to wygląda jak, tak, bioterroryzm. No mocne słowa, ale tak, wiecie, w świecie dzisiaj już się mówi, że na każdym kroku jesteśmy podtruwani, tak? I ktoś może nazwać to teorią spiskową, ale gdyby popatrzeć na to wszystko, co się dzieje, no to, drodzy państwo, kiedy popatrzy się na to, co jest w wodzie kranowej, to jakby sposób nie pomyśleć, dlaczego tak się, słuchajcie, dzieje, komu na tym zależy. I teraz popatrzcie państwo, to też jest niesamowite, być może dla wielu z was to będzie po raz pierwszy, ale woda kranowa i wpływ połączenia chloru lub fluoru z innymi związkami. Co się dzieje? Trudne nazwy, możecie państwo pstryknąć sobie fotkę, tak, jeżeli chcecie, możecie przepisać, ale krótko mówiąc, trihalogonemotany, tak, THM, połączenie metanu występującego w wodzie z dodawanym chlorem w stacjach uzdatniania wody. Wyjątkowo toksyczne i rakotwórcze.
niestety powodują poronienia, niepłodność, uszkadzają nerki, wątrobę, płuca i serce. Jak Państwo popatrzycie sobie na przestrzeni ostatnich lat, co się dzieje z niepłodnością, to jest to, drodzy Państwo, bardzo, bardzo smutne. Ilość poronień, ilość małżeństw, która dzisiaj stara się o dziecko, jest niebywała. A że jestem po spotkaniu poniedziałkowym na temat terapii genowej, tak, gdzie jest firma w Poznaniu, która ma przepiękne badania, wprowadza to na rynek i tak dalej, to słuchajcie, są parametry pokazane, że najbardziej rozwijająca się medycyna to jest medycyna, która dotyczy niepłodności. Coś, co 20 lat temu, kiedy ja, drodzy Państwo, byłam młodą dziewczyną i zaszłam w ciążę i tak dalej, tak, też takie rzeczy się działy. Ale ta ilość, która jest dzisiaj, jest po prostu porażająca. Jestem przekonana, że znacie Państwo takie małżeństwa, że są takie rodziny wokół Was, gdzie no ten się stara, ci się starają, tu nie można, tu poronienie i tak dalej, i tak dalej. Jest to przykre, ale okazuje się, że związki fluoru i chloru, drodzy Państwo, niestety mają na to wpływ. Idziemy dalej. Kolejna trudna nazwa, sama sobie łamie język, tak, ale drodzy Państwo, słuchajcie, niestety tak jest. Kwas heksafluor krzemowy w wyniku procesu BECA. To jest taki, drodzy Państwo, proces elektroliczny, taki przemysłowy, który dotyczy tak naprawdę oczyszczania ołowiu. I teraz co się okazuje? Że niestety też jest to odnotowane. Tak, i na co dzień nikt Państwu tego nie powie i tego ani się nie usłyszy tak naprawdę w żadnym gabinecie, ani się też nie usłyszy tak wiecie, w tych instytucjach, które tak dostarczają nam tą jakość wody. Dlatego dzisiaj są czasy takie, że my jesteśmy zmuszeni do tego, żeby, drodzy Państwo, się zainteresować. I nawet jeżeli nie mam wiedzy, to właśnie chociażby po to jest to spotkanie, żeby pewne rzeczy usłyszeć, może sobie zanotować, może zacząć czytać, sprawdzać. Ja tak, drodzy Państwo, szukałam rozwiązań, tak? I cieszę się, bo dzisiaj mojemu synowi mówię: Gaba, ja dziękuję Ci, że w sumie tak przez te Twoje chorowanie doszliśmy do takiego momentu, że ja dzisiaj mam taką wiedzę, bo pewnie gdyby tak nie było, drodzy Państwo, to funkcjonowałabym jak większość, po prostu, tak? Idąc dalej, zobaczcie Państwo, amoniak połączony z chlorem pojawia się okresowo, ale się pojawia, tak, bo dotyczy to rolnictwa, te nawozy, które są, tak, i teraz zobaczcie, ze względu na wysoką kancerogenność wykorzystywany do wywoływania u zwierząt raka w laboratoriach. No i niestety, słuchajcie, znikąd się takie rzeczy nie biorą, natomiast ja to dzisiaj chcę Państwu pokazać i chcę Wam powiedzieć, że niestety, ale to jest we wodzie. I teraz, kochani, system Aqua Sativa jest systemem, który składa się z pięciostopniowego takiego zaawansowany system filtracji, nie czterostopniowy, nie udało nam się tutaj tego poprawić, pięciostopniowy, ulepszony, tak, tak stworzony, że ja dzisiaj wiem, że jest to urządzenie bezpiecznie. Mnie często ludzie pytają, czy Magda, ty jesteś pewna tego produktu. Drodzy Państwo, gdybym nie była pewna, to ja nie podpisywałabym się, nie figurowałabym, nie wchodziłabym, nie mówiłabym, dlatego że zawsze powtarzam, nazwisko ma się jedno, tak, i pewnych rzeczy nie da się odkręcić. I zawsze mówię, że jest mnóstwo różnych urządzeń na rynku, tak, natomiast niestety, drodzy Państwo, żyjemy też w czasach, gdzie jak przychodzi moda, to od razu, słuchajcie, jest wykorzystywanie pewnych rzeczy. I jak ja dzisiaj patrzę na to, co się pojawia na rynku i dotyczy wody, to czasami wołam, ja mówię, Panie Boże, dlaczego, tak? Dlaczego przyszła moda i ludzie zaczynają robić tylko na tym pieniądz, opowiadając bzdury, pokazując bzdury, nie ujawniając prawdy, tak? I tylko dlatego, że cena jest inna, albo mi ktoś pokazuje, że ma, słuchajcie, britę i że to jest bezpieczne. To jest tak, jak ja bym Państwu powiedziała, że ojejku, nie wiem, porównała to do telefonu stacjonarnego. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze dzisiaj w ogóle zakłada telefon stacjonarny. To jest taka różnica i taka przepaść. Ja rozumiem, że wtedy ten element był ważny na tamte lata, słuchajcie, wstecz. Ale dzisiaj, kiedy jest możliwość, kiedy my możemy naprawdę tak mieć inną jakość wody, to my
dziękujemy i odstawiamy już coś takiego. I nawet jeżeli Państwo to macie, to teraz z dobrego serca podpowiadam Wam, to już dzisiaj, kochani, nie wystarczy. Po prostu nie wystarczy. Więc, drodzy Państwo, pierwsze co jest, to w tym systemie woda ma być oczyszczona. I ona jest w pełni oczyszczona, jest zmineralizowana, to jest bardzo ważne. Tak, to jest pięknie ułożone. Zresztą te osoby, które mają tak, dostęp do żywej wody i korzystają tak z urządzenia tak aquasativy, to wiedzą, co to oznacza. Ale kolejny czynnik, słuchajcie, to jest pH, tak, i to jest, słuchajcie, związane tak naprawdę z czym? Z naszym organizmem. I myślę, że Państwo. No właśnie, czy Państwo spotkaliście się z terminem zakwaszenie organizmu i słyszeliście takie nazwisko dr Robert Jak? Napiszcie Państwo na czacie, tak, ktoś kiwa głową, że tak. Ja chcę Państwu powiedzieć tak w skrócie, bo często ludzie w ogóle nie wiedzą, co to jest pH i tak naprawdę pH, drodzy Państwo, z łaciny to jest pondus hydrogeni. Pondus hydrogeni, czyli H2O, o, nie widać mnie? O, widzicie Państwo, to są te takie chochliki, które się wkradają, przepraszam. Słuchajcie, to jest tak naprawdę H2O, można podzielić na H+, tak? I OH, tak? Tam, gdzie jest OH, mamy tlen, krótko mówiąc, czyli tam jest życie. Ja to porównuję do akwarium i do rybek. Wiecie, jak w akwarium ta woda jest czysta, ma tlen, to Państwo wiecie, że te ryby są bezpieczne, tak? I nie bez powodu trzeba to wymieniać, tak? I ten tlen musi być. Natomiast tam, gdzie, i to jest życie, natomiast tam, gdzie jest samo, że tak powiem, H, ten wodór, tak? To drodzy Państwo, tam zaczyna być kwas. Jak zaczyna być kwas w organizmie, zaczynamy chorować. I widzicie, dzisiaj dzieci są zakwaszone. Dlatego mają powiększone wątroby, powiększone śledziony, te brzuszki są takie wypchnięte do przodu. Czasami się tak mówi, że tutaj taki ten dzieciaczek, ale on ma brzuszek do przodu i się okazuje, że tam zaczyna być problem. Więc nie ma ludzi, którzy nie są zakwaszeni, tylko teraz pytanie, co ja z tym zrobię? I dr Robert Jak, tak, on pięknie, słuchajcie, pokazał, tak, dlaczego organizm tak na podstawie diety zaczyna reagować i teraz dlaczego, zobaczcie, drodzy Państwo, cholesterol się pojawia. Ilu ludzi ma problem i cholesterol jest podwyższony. Z racji tego, że ja czytam też wyniki badań, tak, to zawsze wszyscy, ale niech pani zobaczy ten cholesterol, niech pani zobaczy ten cholesterol. I teraz pytanie, czy zdajemy sobie z tego sprawę, że ten organizm celowo wytwarza ten cholesterol po to, żeby nas zabezpieczyć przed nadmiernym kwasem, żeby ten kwas, że tak powiem, po ludzku nie wyżarł Państwu tego. Czy kiedyś się ktoś zastanowił, czy kiedyś ktoś usłyszał coś takiego od lekarza, czy raczej trzeba zabrać tabletkę albo proszę zrobić dietę? Bo jestem przekonana, że raczej Państwo nie usłyszeliście, że cholesterol wytwarzany jest po to, żeby zabezpieczyć, bo tam jest tyle kwasu. I to są, drodzy Państwo, te informacje, które dzisiaj chciałabym, żebyście zabrali. Otyłość, trądzik, żółtaczka, oczywiście tam można więcej wymieniać. Nie wiem, czy Państwo się spotkaliście, ja z racji tego, że jestem dietetykiem, nieraz miałam sytuację, że przychodzili do mnie pacjenci, kobiety i mówiły, proszę Pani, ja prawie nic nie jem. Naprawdę jem bardzo mało i ja tyję. Oczywiście to trzeba zweryfikować, bo wiecie, nic nie jem, a potem podjadanie, tu orzeszki, tu tam coś innego. Natomiast ja miałam zawsze strategię pracy z pacjentem, że wszystko musiało być zapisane. I słuchajcie, były naprawdę sytuacje, że te panie nie jadły, ale one tyły. Tak, dlaczego? Bo organizm w ten sposób się po prostu bronił. I obserwujcie Państwo, szczególnie tutaj ta część brzuszna, tak? Czy tam nie zaczyna się więcej dziać? Bo okej, oczywiście to, że są błędy żywieniowe, tak? Nie będę tutaj zwalać, że to jest tylko zakwaszenie, no bo jeżeli ktoś codziennie je, słuchajcie, pączka w pracy, tak jak najczęściej panie w urzędzie to robią, przepraszam, jeśli pracują i są tutaj z nami pani z jakiegokolwiek urzędu, ale bardzo często po prostu tak jest, tak? Że do kawki te ciasteczko, tu koleżanka coś upiecze, tu jakaś babka i te, wiecie, takie małe porcje, ale systematyczne powodują, że zaczyna się źle dziać. Natomiast tak szczerze mówiąc, jeżeli organizm jest zakwaszony, on się po prostu broni. I zobaczcie Państwo, kto by pomyślał, że to jest właśnie od tego. I że to, słuchajcie, zaczyna potem powodować namnażanie chorób. Więc zakwaszenie organizmu, drodzy Państwo, jest związane niestety z jakością wody. Czy Państwo wierzycie, czy nie? I być może ja dlatego w pierwszej fazie, jako tam, wiecie, trochę młodsza dziewczyna, bo dzisiaj mam 43 lata, za moment,
I ja po prostu, tak, w pewnym momencie, drodzy Państwo, ja miałam wagę 48 kilo, tak, mając prawie tam lat, nie wiem, 32 czy ileś, tak, po porodach dwóch, waga 48 kilo. I wiecie, jak to wyglądało. Ja się oczywiście mojemu mężowi bardzo podobałam, moim koleżankom już nie, bo ja nie usłyszałam, że ładnie wyglądam, tylko ty jesteś jakaś wychudzona. Wiecie, drogie panie, jak to działa na koleżankę, która tyje, a ty, która chudniesz, tak, i masz talię w pasie, coś, co wiecie, nie jest nam znane, tak, i potem, ale co ty robisz? I ja tak naprawdę, wiecie, po jakimś czasie dopiero doszłam do tego, ale przecież co ja zmieniłam? Okej, weszłam w żywe jedzenie, jak odkwasiłam ten organizm, ja nie miałam potrzeby uzupełniania cukru, bo nie było grzyba, krótko mówiąc, tym takim językiem, tak, już naszym. Ten organizm był odtruty, tak, i słuchajcie, to był najprawdopodobniej, tak, właśnie ten element, więc jeżeli dzisiaj Państwo jesteście w fazie, że właśnie jest trochę nadmiar kilogramów i się mówi, bo siłownia, bo zjedz, tak, zmień dietę. Ja wiem, co to znaczy dieta, bo pracowałam z ludźmi i naprawdę, słuchajcie, katowanie się dietami nigdy nie kończy się dla pacjenta dobrze, absolutnie. Idziemy dalej. Więc jeśli Państwo znacie to nazwisko, to bardzo się cieszę, bo to nie ja to wymyśliłam, tak, drodzy Państwo, ja nie jestem taka mądra, tak, tylko dr Robert Young. Natomiast nie wiem, czy Państwo znacie te parametry, ale prawidłowe pH krwi powinno być między 7,3 a 7,4. No i często się okazuje, drodzy Państwo, że niewiele tam trzeba. Zobaczcie, różnica po przecinku, tak? A do czego może doprowadzić? Koagulacja krwi bardzo często też występuje, bo te czerwone krwinki, one po prostu się sklejają, tak? I są coraz większe i prowadzą do trudnych chorób. I to występuje u większości osób starszych, tak? Dlatego się podaje tam różne, słuchajcie, tak, leki. Natomiast prawidłowe pH krwi powinno mieć taki zakres, a z drugiej strony, zobaczcie, wystarczy, że spadnie po przecinku, tak, 7,2 jest kwasica. Jeżeli spadnie na 7,0, to jest zgon. I teraz, drodzy Państwo, to nie jest, to są zgony bardzo trudne, bo ludzie duszą się. Dosłownie się duszą, tak? I oczywiście nie życzymy tego absolutnie nikomu, ale jeżeli dzisiaj w medycynie mówi się o takich rzeczach, tak? I wiemy, z czym to jest związane, to chyba dobrze by było, żeby podać tą informację dalej światu. I jeżeli Państwo macie problemy z sercem, tak, czy z układem krążenia, z układem krwionośnym i Państwo widzicie, że tam z tymi żyłami, że lekarz tam mówi, że coś i tak dalej, spójrzcie na swój organizm naprawdę trochę szerzej niż tylko te leki na rozrzedzenie krwi, obniżenie ciśnienia i cholesterol koniecznie, żeby zbić, bo to jest naprawdę bardzo niepokojące. Wiecie Państwo, daje się taki zakres wiedzy temu pacjentowi, a moglibyśmy dać tyle. Tylko pytanie, dlaczego tego nie robimy? Państwo, myślę, że znacie odpowiedź dlaczego. Dlatego ja dzisiaj naprawdę mówię otwarcie, pacjent dzisiaj musi mieć bardziej otwarty umysł. Tak, i bardziej otwarte oczy i uszy niż 50 lat temu, bo dzisiaj inaczej funkcjonuje medycyna. Z całym szacunkiem, tak, do wszystkich, którzy pracują w medycynie, sama spędziłam tam sporo czasu, mam ogromną wdzięczność za wiele rzeczy, ale też my widzimy, że dzisiaj, drodzy Państwo, tym światem rządzi niestety ktoś inny. Idziemy dalej. Kochani, przy tym całym pH i przy tym jedzeniu i przy tym, co się dzisiaj mówi, drodzy Państwo, tak, o produktach właśnie żywych, jedzenie, tak, martwe jedzenie, to co my wprowadzamy. Ja mam nadzieję, że Państwo omijacie takie produkty szeroko dostępne, które stoją w, tak, w sklepach wielkopowierzchniowych i w Żabkach i tam, gdzie dzieci się wyrywają po Coca-Colę, po Fantę i tak dalej, bo to są najgorsze substancje, które można zacząć wprowadzać do organizmu. I wiecie Państwo, żeby to było raz w sytuacji, kiedy mam zatrucie pokarmowe i faktycznie wtedy kola jest świetna i wszyscy w medycynie o tym wiedzą, że wtedy warto podać szklankę coli dziecku, tak, i odtruć, bo to jest po prostu kwas, nic innego jak kwas, 5
pięknie zabarwiony, z milionem tak różnych substancji i bardzo taki, wiecie, no kto nie lubi wypić Coca-Coli? Pokażcie mi kogoś, kto nie lubi wypić Coca-Coli, tak? No nie da się. To jest tak samo, jak ktoś mi mówi, że McDonald's nie smakuje. To jest, Państwo, nieprawda. McDonald's smakuje. On jest tak przygotowany, że to ma smakować, tak? I my idziemy w tą taką zgubną ścieżkę. Tylko ten świadomy zaczyna, nie, to nie jest dla mnie, zaczynam to odstawiać. I ja się, drodzy Państwo, zgodzę z tym, że jeżeli wy Coca-Colę, czy Pepsi, czy cokolwiek tam sobie wybijecie raz na czas, raz na jakiś czas, czy właśnie przy jakimś zatruciu pokarmowym, to słuchajcie, to jest okej. Ale jeżeli dzieci sięgają po to i to zaczyna być regularne, że ja wchodzę do czyjegoś domu, a tam Coca-Cola tak sobie stoi i tak sobie dziecko nalewa, albo mąż sobie nalewa, tak, który wiecie, ma podwyższony cholesterol, który ma otyłość brzuszną, tak, to naprawdę tam jest moment i wystąpi pierwszy zawał. A jak wystąpi zawał, to wystąpi, drodzy Państwo, udar. Dlaczego? Bo głowa i serce jest powiązane jednym kanałem. Nie ma nic przypadkowego, wystarczy ciut więcej wiedzy. I drodzy Państwo, wszystko, krótko mówiąc, powiem Państwu tak, jak mówię do chłopców, których uczę dietetyki w piłce nożnej i to są dzieci, które mają lat 13, 15, 17, tak ja im tłumaczę, że wszystko, co jest powyżej 7,0, 7,2, 4 i tak dalej, to będzie produktem alkalicznym, czyli to jest produkt, który możesz jeść. Tak, to jest bezpieczne dla Ciebie. Wszystko, co będzie poniżej 7, tak, czyli kolorowe płyny, produkty przetworzone, chipsy, ciasteczka, cukier, zaczyna mi obniżać. Czy to oznacza, że ja nie mogę zjeść ciastka? Nie, drodzy Państwo. Ja mogę to wszystko zjeść pod warunkiem, że ja umiem tak zbilansować sobie to, że jeżeli ja dzisiaj zjadłam dwa pączki, to czas na to, żeby może wypić zielony koktajl, albo może zjeść brokuły, albo zjeść, słuchajcie, ogórki kwaszone, albo kapustę. Rozumiecie? Wyrównać. Ale jeżeli my mamy sytuację na rynku dzisiaj taką, że ja pracując z dziećmi, tak, te dzieci, tak naprawdę to tak, rano bułeczka, do szkoły bułeczka z serem albo z szyneczką, która jest wysoko przetworzona, potem jest ziemniaczek i kotlecik, no w sumie buraczków to znieje, bo ono nie lubi, potem jest jogurcik, potem jest, słuchajcie, znowu bułeczka albo chlebek, no i on je dobrze. Jak to dziecko nie ma chorować? No, drodzy Państwo, nie ma możliwości. I potem się mówi, no dziecko się musi wychorować. Drodzy Państwo, to są bzdury. Wiecie, jest takie powiedzenie, kłamstwo powtórzone tysiąckrotnie staje się prawdą. Wiecie, kto to powiedział, prawda? I my tkwimy w czymś takim i ludzie idą z tym. A tu wystarczy, drodzy Państwo, troszkę szerzej spojrzeć i popatrzeć na to. I tak jak tu kolega wcześniej powiedział, że wypił sobie dzień wcześniej trochę alkoholu, alkohol też jest dla ludzi. Ale w Japonii, drodzy Państwo, nie wiem, czy wiecie, bo powiedziałam to już dzisiaj głośno, z żywej wody robi się kostki lodu, które dodaje się właśnie do alkoholu po to, żeby nie było kaca. I wszystko jest dla ludzi i ja się zgodzę z tym jak najbardziej. Tylko widzicie Państwo, trzeba umieć szerzej spojrzeć na to. I ja jestem przekonana, że jeżeli dzisiaj Państwo macie jakieś problemy zdrowotne, czy Wasze dzieci, Wasze rodziny, tak, to troszkę tak z tym organizmem popracować nieco inaczej i będzie super efekt. I tak samo jestem przekonana, że jeżeli Państwo jesteście świadomi i budujecie tą świadomość, to jest ten moment, który właśnie tak powinien pokazać, że tak, to ma sens, tak? Właśnie, dlaczego my sobie nie sprawdzamy? Mamy produkty, które są wysokozasadowe i mamy produkty, które tak bardzo zakwaszają. Jeżeli ktoś je bardzo dużo białka, tak, no to słuchajcie, on się zakwasi, tak? I potem, drodzy Państwo, powstają różne choroby. Dna moczanowa i potem mężczyźni przychodzą do gabinetu i dna moczanowa, tak? Dna moczanowa. No znikąd się nie wzięło, jak się okazuje, że tam, wiecie Państwo, 3 razy dziennie, tak? Białko i tak dalej. Nie da się oszukać organizmu, po prostu brakuje nam wiedzy. Kochani, to jest bardzo ważne i dlaczego tego pH musimy tak bardzo pilnować? Właśnie dlatego, że jest za to Nagroda Nobla. W 1931 roku dr Otto Warburg otrzymał, udowadniając, że nowotwór rozwija się tylko w środowisku kwaśnym. On się nigdy nie rozwinie w środowisku zasadowym, drodzy Państwo. Nowotwór tak po ludzku nazywa się grzybem. Nie wiem, czy Państwo spotkaliście się z tym określeniem, ale u nas się tak mówi, że nowotwór to jest nic innego jak grzyb. I teraz zobaczcie Państwo, porównam to może troszkę tak obrazowo. Nasze jelita mają temperaturę mniej więcej 36 stopni, 38, wiecie, taka jaka jest temperatura ciała. Dlatego ja zawsze mówię, jeżeli pokarmy i płyny będziecie wprowadzać w takiej temperaturze, będzie ok. Nigdy się nie wyziębicie. Tak? Natomiast
tych jelitkach jest tam sobie ciepło, wiesz, tak jest fajnie. I teraz jeżeli ja zaczynam wprowadzać dużo cukru, produkty zakwaszające, obniżające, to ja zaczynam pracować na to, że w tych jelitach prędzej czy później coś się wydarzy. I niekoniecznie to będzie nowotwór jelita grubego, bo to może być zupełnie inny nowotwór, ale stamtąd się wszystko zaczyna. Dlatego medycyna na świecie, szeroko pojęta, zawsze mówi, że jelita są najważniejsze, bo tam się zaczyna wszystko. Ja, drodzy Państwo, pracując w gabinecie, pracowałam ze sportowcami, bo przygotowywałam w 2019 roku chłopaków do Igrzysk Europejskich z akrobatyki z Poznania, gdzie jak mi sportowiec przychodził z kontuzją kostki, to ja pracowałam z jego jelitami, bo ja przez taką szkołę przechodziłam, więc ja mam ksywkę, że jestem panią od jelit, ale trochę tak jest. Natomiast chcę Państwu króciutko powiedzieć, że nowotwór to nie jest przypadek, że się mówi, Boże, taki był zdrowy i nagle nowotwór. Kochani, nie ma czegoś takiego. Na nowotwór pracuje się latami, tylko różnica jest taka, że kiedyś ten nowotwór był raz na jakiś czas u człowieka, że tak powiem, w jesieni życia, a dzisiaj mamy nowotwory, które nam się namnażają u młodych ludzi, u moich rówieśników, u dzieci i u młodzieży i to jest przerażające. Kochani, nie z powietrza. Ja wiem, że powietrze nie jest najlepszej jakości, ale z tego, jakie stworzymy środowisko w naszym organizmie. I jeżeli Państwo zakwasicie ten organizm, to to jest podłoże do tego, żeby tam to się pojawiało. To jest tak, jak Państwo na grzyby chodzicie do lasu. Kiedy jest najwięcej grzybów? O jakiej porze roku? Kiedy jest wilgotno, kiedy jest cieplutko, tak? I drodzy Państwo, niestety z organizmem jest dokładnie tak samo. Więc jeśli dbamy o swoje jelita, kochani, tak, to jesteśmy po prostu bezpieczniejsi. Każdy, kto na co dzień ze mną gdzieś tam rozmawia, to wie tak, o czym ja mówię. I teraz do czego prowadzi zakwaszenie organizmu? Już, drodzy Państwo, tak króciutko podsumowując, tak? Skóra, układ kostny, układ nerwowy, tak? Układ pokarmowy, zobaczcie, tak naprawdę dużo chorób możemy tutaj podciągnąć, celulit, zmarszczki, słuchajcie, siwienie, łysienie, tak, problemy skórne, w ogóle wszystko, co się dzieje ze skórą, drodzy Państwo, to jest absolutnie problem jelit. Jelita już nie mają siły i wyrzucają na skórę. Ja zawsze mówię, że skóra to są Wasze drugie usta. One, drodzy Państwo, jedzą, Wy je odżywiacie, nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. I smarowanie się różnymi preparatami, tak, nie jakby poprawi to na chwilkę ta maść sterydowa, ale zaraz macie wysyp w innym miejscu. Ja patrzę na dzieci i szkoda mi tego, bo każdy tam po prostu podaje tylko sterydy, a tam się trzeba skupić właśnie na tych jelitach. Nie wiem, czy ktoś z Państwa ma małe dzieci, ale a propos dzieci, pierwsze 12 lat u dzieci jest najważniejsze. To, co mama zrobi z tym dzieckiem, tak stworzy człowieka na całe życie. I to jest to, czego mnie właśnie nauczono, tak, w Moskiewskim Instytucie Waleologii. Tutaj żaden lekarz w Polsce mi tego nie powiedział. Niestety. Układ kostny, zobaczcie Państwo, co się dzieje. Ile osób ma problemy z układem stawowo-kostnym. To, że my się nie ruszamy albo za mało, to wiemy, ale ta gęstość kości, tak? Tak, te takie głębsze rzeczy. To jest, drodzy Państwo, problem. Tak, układ nerwowy, wiadomo, drodzy Państwo, widzicie, co się dzisiaj dzieje w świecie. Depresje, lęki jest rzeczą normalną. Tak, zmęczenie, bezsenność to chyba występuje w każdym domu. Przynajmniej jak patrzę na moich znajomych i większość do mnie mówi, ja to do drugiej nie zasnę. Ja nie mogę. No co, to ja dopiero po drugiej mogę iść spać, nie? Także, drodzy Państwo, to jest niepokojące. Zobaczcie, ja zawsze mówię, organizm jest cudem. On przepięknie do nas, drodzy Państwo, mówi. Przepięknie. Tylko my bagatelizujemy, my go chcemy uciszyć, my podajemy tabletkę, my podamy syrop i tak, przejdzie. I ten organizm tyle do nas mówi, on nam tak pięknie pokazuje. Zobaczcie, jak jest on skonstruowany. Przecież on nie umiera na drugi dzień. Ile on czasami lat cierpi, pokazując, że woła o pomoc. Tak, a my tylko tabletka. I oczywiście, drodzy Państwo, nie mam tutaj do nikogo pretensji, bo ja wiem, że tak działa medycyna, ale jeżeli Państwo widzicie, że to nie działa, to być może warto się zastanowić. Układ krwionośny, to już mówiliśmy, nadciśnienie jest chorobą, która występuje u 17-latków. Jak 17-latek, który uprawia sport, drodzy Państwo, trenuje 3 razy w tygodniu, może mieć nadciśnienie? Jak to jest możliwe? A ja mam takie przypadki. Tak, kiedy rozmawiam, słuchajcie, z młodzieżą. Dobrze, drodzy Państwo, idziemy dalej, bo ja, widzicie, ja się rozgadam, my tu mamy taki czas i proszę, jest za 10:08, a ja, drodzy Państwo, mam tyle Wam do powiedzenia. Można zbadać, drodzy Państwo, oczywiście poprzez odpowiednie urządzenia, jakie te pH wody występuje i bez wątpienia w urządzeniu Aquasativa macie Państwo odpowiednie pH, ta woda jest alkaliczna, dzięki temu
temu, jeżeli zaczynam wprowadzać taką wodę, ja zaczynam odkwaszać ten organizm. I te osoby, które piją żywą wodę, one widzą tą różnicę i jestem tego absolutnie pewna. Idąc dalej, drodzy Państwo, dr Shinya, twórca kolonoskopii, pięknie pokazał jelito grube. Tutaj Państwo macie przykład, zdjęcie kobiety 46 lat, to jest nowotwór piersi, ale od jelita zobaczcie, jak jelito wygląda. Tak przy nowotworze piersi, a jak po tym, jak jelito jest oczyszczone, tak poprzez wprowadzenie terapii, która odkwasza organizm. Dlatego niezależnie od tego, jeżeli komuś coś dolega, albo Państwo chcecie po prostu mieć formę, tak jak ja, bo ja nie byłam kimś, kto chorował, tak, moje dziecko chorowało, ale cała rodzina skorzystała na tym, to Państwo po prostu musicie dbać o jelito. I dzisiaj, tak, to co ja zawsze powtarzam, gdybym się wyprowadzała, pierwsze urządzenie, które zabieram z domu, to jest żywa woda. Nie wyobrażam sobie. I czy Państwo wierzycie, czy nie, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia, to jest po prostu fakt w mojej rodzinie. I nie tylko w moim domu tak jest. Jestem przekonana, bo ci ludzie, którzy doświadczyli jakości picia żywej wody, tak oni widzą zmianę i to jest najważniejsze. Także, drodzy Państwo, naprawdę można z organizmem zrobić dużo, ale trzeba, drodzy Państwo, tak zabrać to we własne ręce. I tutaj też mamy piękny przykład, jak guz nowotworowy, słuchajcie, tak ulega zmniejszeniu przy stworzeniu środowiska zasadowego. Czyli co to oznacza? Mówi się w medycynie, Japończycy, Chińczycy, Tybetańczycy tak pracują. Tak, wiele jest miejsc na świecie, gdzie tak się właśnie pracuje, gdzie mówi się, że nowotwór zaczyna się zachowywać jak taki kanibalizm, że zaczyna zjadać sam siebie. Tak, dlatego że nowotwór rozwija się tam, gdzie jest środowisko kwaśne. I teraz zobaczcie, drodzy Państwo, jeżeli my zaczynamy zmieniać to środowisko, zaczynamy czyścić, tak, Rosjanie bardzo mocno pod tym kątem pracują. Oni zagładzają nowotwór, to ten nowotwór, żeby przeżyć, on nie ma gdzie iść, to on zaczyna sam siebie zjadać. I ja myślę, że Państwo słyszeliście o takich przypadkach, gdzie te guzy nowotworowe, drodzy Państwo, one się zmniejszają, tak, albo się w ogóle wchłaniają. Są takie sytuacje, tak? Pytanie, dlaczego nie jest to szerzej zastosowane? No myślę Państwo, że znacie odpowiedź sami, nie muszę tego głośno tutaj mówić. Ja Państwu pokazuję, że są inne rozwiązania. I dzisiaj patrząc na to, jak świat funkcjonuje, nie ma domu, który nie jest narażony na nowotwór. Ja myślę, że chyba pozwolę sobie powiedzieć głębiej, że nie ma człowieka, który nie jest narażony na nowotwór. Ale z drugiej strony, jeżeli, drodzy Państwo, ja wiem, że fluor, tak, chlor, że substancje toksyczne, tego typu rzeczy są we wodzie i ja mogę zdecydować o tym, bo jest wpływ na to, że jest inna jakość wody, ale jest do tego urządzenie, to ja jako świadomy człowiek, drodzy Państwo, z całym szacunkiem, no tak, świadomie powinnam podjąć tą decyzję. I tu, drodzy Państwo, wiecie, czasami ludzie mówią, wiesz, bo ja się muszę zastanowić. Ja mówię, tak, naprawdę, ale nad czym? Bo zastanowić to się Państwo, wiecie, można tam, nie wiem, gdzie na wakacje ktoś ma pojechać, albo gdzie dziecko wysłać, na jaki obóz. Ale nad jakością wody? Coś, bez czego nie funkcjonujemy? Dla mnie, drodzy Państwo, to jest nie do pomyślenia. Kolejna rzecz to są wolne rodniki. Niestety dzisiaj mamy już badania, które pokazują, że nadmiar wolnych rodników uszkadza DNA i te płody są pouszkadzane, tak, i tak dalej. To są trudne tematy, ale, drodzy Państwo, niestety to się dzieje. Ja zawsze mówię, że wolne rodniki to jest taki nasz wróg. I to dotyczy każdego. I Państwa i tak samo mnie, tak? Bo zobaczcie Państwo, wystarczy, że my się nie wyśpimy, że my się bardziej zdenerwujemy i to nam się namnaża w organizmie, my tego nie czujemy. Dlatego trzeba podać antyoksydanty, tak? I to jest taki wskaźnik ORP, tak to się nazywa, tak? Punkt oksyredukcyjny i w tym chodzi, drodzy Państwo, o to, żeby było jak najwięcej przeciwutleniaczy, tak? I więcej przeciwutleniaczy mam, tak? Tym mniejsza jest degeneracja tej komórki, która jest w organizmie. I teraz przeciwutleniaczem, na pewno Państwo słyszeliście, jest witamina C, albo ktoś przyjmuje jakieś antyoksydanty w postaci suplementów. Tak, to jest taka moda, jest dzisiaj na to i ja zawsze mówię, najlepszym antyoksydantem jest żywa woda, bo ma bardzo wysoki wskaźnik ORP i ten ORP to jest wskaźnik, tak, który musi mieć zaznaczony minus, bo mamy minus i mamy plus, krótko mówiąc, i to też można, drodzy Państwo, oczywiście zbadać.
badać i bardzo często jak Państwo weźmiecie wodę z kranu czy wodę butelkowaną i zabierze się taki miernik i się zmierzy, to tam się okazuje, że na plusie mamy tam 215 albo 315 albo 188, tak? I ludzie w ogóle nie wiedzą, co to znaczy. I ja zawsze mówię, tam gdzie jest plus, okej, tam już jest źle. My tego nie powinniśmy dostarczać do organizmu, a niestety, drodzy Państwo, dostarczamy. Tak, odpowiedni, słuchajcie, redox, tak, jest ujemny przy żywej wodzie, drodzy Państwo, te wskaźniki naprawdę są imponujące, bo one potrafią dojść, drodzy Państwo, bardzo wysoko. Oczywiście to różnie wygląda, bo jeżeli ja naleję sobie wodę i tak jak ja w szklance ją tutaj, słuchajcie, mam już od godziny, to mi spada ten wskaźnik. On może miał minus 300, minus 200, teraz pewnie już ma troszkę inne, ale on jest dla mnie bezpieczny. I zawsze mówię, że witamina C, no raczej nikt z Państwa 5 litrów dziennie witaminy C nie wypije, bo raczej by nie wyszedł z toalety, a jego pupa bardzo by go bolała, krótko mówiąc, tak? Zielona herbata też ma wskaźnik, tak, ORP i antyoksydanty ma oczywiście, ale herbata zielona jest herbatą wyziębiającą. Przy kobietach, które mają taką konstytucję niedoborową, tak zwaną, zielona herbata w tym okresie jesienno-zimowym jest bardzo niewskazana. Ja przy dietach zawsze pokazywałam, jeden może pić zieloną herbatę, drugi nie może i nawet nie wie. Jaka jest wiedza? Taka, że zielona herbata jest zdrowa, dlatego cała Polska i cała Europa pije zieloną herbatę. Możesz sobie zrobić krzywdę. To, co jest dobre dla jednego, nie będzie dobre dla drugiego. Dlatego, drodzy Państwo, szerzej. Woda jest dobra dla każdego. Dlaczego? Bo jesteś z niej zbudowany, tak? Bo dziecko jak przychodzi na świat, drodzy Państwo, organizm ma zasadowy, jest piękne, pachnące. Pamiętacie, każdy te maluszki zawsze chce wąchać. Jak to dziecko pięknie pachnie. Ja kiedy pracowałam z lekarzem, to otwarcie mówił, że ludzie w pewnym momencie, kiedy on operuje jako chirurg, ludzie, kiedy on ich otwiera, śmierdzą jak psy, to są słowa lekarza, to jest cytat. Ludzie śmierdzą jak psy, dlaczego? Bo tak są zakwaszeni. Brzmi to, drodzy Państwo, nieładnie, ale ja pracuję uczciwie, tak, i dzisiaj z sercem przychodzę tutaj do Państwa, dzieląc się tą wiedzą, którą mam. I kolejny, drodzy Państwo, bardzo ważny czynnik, tak, to jest struktura wody, że ta woda jest porozbijana na takie makroklastry, tak, gdzie te cząsteczki wody są bardzo małe, bo woda, drodzy Państwo, nie służy do picia, tylko woda powinna służyć do umycia od środka komórki. Natomiast jeżeli ja się doprowadzam do takiego stanu, że chce mi się pić, to znaczy, że w środku jestem już trochę odwodniona tak naprawdę. To jest jeden czynnik, a drugi czynnik, drodzy Państwo, znacie tę sytuację, gdzie ktoś pije wodę i za chwilę ma taki brzuch i mówi, Boże, ale się opiłem. Opił się, ale nie nawodnił organizmu. Komórki nie są nawodnione. Dlaczego? Bo woda jest zbyt duża. I są takie pomiary, drodzy Państwo, gdzie normalna woda w kranie ma 70 dinów. Woda osmotyczna, bo czasami ktoś przychodzi i mówi, ja mam odwróconą osmozę. Super, to było modne lata temu. Woda osmotyczna ma 90 dinów. Jest jeszcze większa niż zwykła woda kranowa. Komórka, uwaga, ma 45 dinów. I teraz powiedzcie mi Państwo, jak coś, co ma 70 albo 90, może wejść w coś, co ma 45? Jak to ma tam wejść? Bo to jest tak, jak ja bym Państwu powiedziała, zabierzcie arbuza i włóżcie do szklanki. No nie da się. Nie da się. Dlatego te komórki, drodzy Państwo, mają takie trudne środowisko. Natomiast woda żywa jest tak pięknie porozbijana, tak, że w tych dinach ona dochodzi do 40, czyli 40 wejdzie mi w 45 i dlatego mi wyczyści, dlatego ludzie zdrowieją, dlatego środowisko się zmienia, dlatego tak jakby cały ten środek zaczyna nam się zmieniać w organizmie i na zewnątrz ten człowiek też zaczyna nam się troszkę zmieniać. I drodzy Państwo, to są najważniejsze czynniki przy żywej wodzie. Jeśli miałabym Państwu dzisiaj powiedzieć, co jest najważniejsze w żywej wodzie, to cztery najważniejsze parametry. Czystość tej wody, o to ma być oczyszczone. Nie macie Państwo czystej wody w kranach. To będzie czyste tam właśnie z E. coli, z takich rzeczy, ale nie z tego, co ma być pod kątem medycznym dla Państwa komórki. pH to jest drugi parametr, tak? Ma być zasadowe. ORP wskaźnik na minusie i struktura wody, czyli ta woda ma być na tyle mała, że ona wchodzi mi do komórki ładnie, tak? I
oczyszcza mi komórkę. I to jest najważniejsze, co jest, drodzy Państwo, w żywej wodzie. Niezależnie od tego, jakie to jest urządzenie. Bo od urządzeń, drodzy Państwo, czasami ludzie przychodzą, mówią, a bo to jakieś filtry są. Drodzy Państwo, filtry, a żywa woda dla mnie to są dwa różne produkty. Totalnie dwa różne produkty. Ja zawsze mówię, ja nie będę rozmawiać z Tobą o filtrach, bo ja nie chcę, żeby woda była tylko, drodzy Państwo, oczyszczona, destylowana, tak? I może coś tam dodane. Nie. Ja chcę, żeby woda była odpowiednia pod kątem medycznym dla komórki. My to chcemy uzyskać. I dzisiaj, drodzy Państwo, to urządzenie, które jest na rynku, o którym mówimy, jest urządzeniem, które jest całkowicie bezpieczne dla Państwa i jestem przekonana, że każdy, kto takie urządzenie, drodzy Państwo, zrobi sobie w prezencie i Państwo tak zainwestuje, bo powiedzmy sobie otwarcie, no drodzy Państwo, ani ja Wam tego nie dam w prezencie, ani ta osoba, która Was tutaj zaprosiła, tak, ani nikt inny. To jest inwestycja, drodzy Państwo, tak? Ja wiem, że po takiej inwestycji ta rodzina zaczyna funkcjonować inaczej. Po prostu zaczyna inaczej funkcjonować. Natomiast wiem, że oczywiście wymaga czasami to czasu, że ktoś chce poczytać, posprawdzać i tak dalej. Ja się ze wszystkim zgodzę. Natomiast nie dajcie się Państwo wkręcić w tą modę, że teraz gdzieś jakiś filtr zakłada się przy i to jest bezpiecznie, woda czysta, 169 zł. Pojawiła się dwa dni temu taka reklama w Poznaniu i sobie mówię, ludu, przecież za takie rzeczy to powinny być kary nakładane, tak? Za to, że tak się ludzi oszukuje, no oczywiście wielu zakupi, no i uzna, że to będzie lepsze. Drodzy Państwo, to też jest piękne, tak? Alexis Carrel, laureat Nagrody Nobla, kiedyś właśnie pięknie zrobił doświadczenie, pokazując, że komórka jest nieśmiertelna, to tylko płyn, w którym otoczeniu ona żyje, ją degeneruje. I trochę to dotyczy nas. On zrobił takie, drodzy Państwo, doświadczenie, gdzie odseparował serce kurczaka, które utrzymywał w płynach zasadowych. Tak naprawdę ten eksperyment przerwano po 27 latach, bo to ciągle wszystko, słuchajcie, funkcjonowało. To ciągle funkcjonowało. No jak to jest możliwe 27 lat? I dlatego, słuchajcie, ta Nagroda Nobla i dlatego ta informacja, że gdyby nasze komórki były bezpieczne i środowisko miały czyste, drodzy Państwo, to tak naprawdę tak, my nie chorujemy. Czy oznacza to, że bylibyśmy nieśmiertelni? Nie, drodzy Państwo. Ja Wam powiem to, czego mnie uczono. Człowiek powinien umrzeć ze starości. To znaczy, że powinien się położyć do łóżka i zamknąć oczy. Czyli nerki powinny się wyłączyć, dlatego że się wszystko skończyło. Energia życiowa się skończyła, a nie dlatego, że choruje. Popatrzcie Państwo na ludzi dookoła. Czy oni umierają dlatego, że naprawdę energia się kończy ze starości, czy oni umierają dlatego, że chorują? I teraz jeszcze ile lat chorują? Bo my uwierzyliśmy właśnie w taką historię, że umiera się na coś. Także ileś lat, no jak ma 56 lat, to już normalne, że kręgosłup boli, prawda? Że biodra są do wymiany, kolana do wymiany i jak się ma 63 lata, to normalne, że już się jest po pierwszym zawale, prawda? Albo po udarze, no przecież jak, no to jest normalne. I my uwierzyliśmy, drodzy Państwo, w takie bzdury. I teraz ja już wiem, drodzy Państwo, zresztą nie tylko ja, bo wielu z Was też, że możemy, drodzy Państwo, zrobić wiele dla naszego organizmu, ale kochani, zacznijmy w ogóle od podstaw, zacznijmy od tego, z czego jesteśmy zbudowani, zacznijmy od wody, tak, która jest wodą żywą, tak, tu też Państwo, tak, macie Państwo jeszcze piękny slajd, gdzie naprawdę na wiele chorób można zadziałać i tak to, drodzy Państwo, funkcjonuje. I myślę, że gdybyście Państwo się wczytali, jak Japończycy pracują, tak, że w Japonii żywa woda jest uznana za lek, że to się podaje w kroplówkach, tak, że, drodzy Państwo, to się podaje doustnie, że w sytuacjach, kiedy coś, to jest bardzo dużo, tak, w pierwszej kolejności woda jest podawana. U nas, drodzy Państwo, no gdzie, no, ja jak takie rzeczy mówiłam 10 lat temu, 8 lat temu, ludzie nie dowierzali, a potem przyszedł czas, że ludzie zaczęli szukać rozwiązań i cieszę się, że Państwo dzisiaj tutaj jesteście, bo to jest ten moment, żebyście też Państwo tak pewnie doszli do jakiegoś takiego momentu, gdzie tak naprawdę, kochani, można coś ze sobą zrobić i naprawdę życzyłabym Państwu, żebyście mieli odwagę i chęć, tak, podjąć
decyzję i zastanowić się nad tym wszystkim, chociaż ja uważam, że w takich sytuacjach nie można się zastanawiać, tylko trzeba podejmować decyzję, bo bez wody Państwo nie przeżyjecie. Absolutnie Państwo bez wody nie przeżyjecie, nie da się tego zrobić. Tak, bez dwóch zdań. Przepraszam, ale coś mi się tutaj wydarzyło i teraz, czy Państwo widzicie prezentację, czy nie widzicie prezentacji? Proszę mi tutaj dać szybko informację, bo coś mi zniknęło, a teraz jest bardzo ważny moment, bo ja tutaj chcę Państwu przejść do kluczowego momentu, żebyście też Państwo się zapoznali, tylko powiedzcie mi, czy Wy widzicie prezentację. Napiszcie mi proszę na czacie, albo niech mi ktoś powie, bo nie wiem... Nie widać, Magda, nie widać teraz, włącz prezentację jeszcze raz. Nie widać? Nie widać. Dobrze, to drodzy Państwo, choklik się wkradł, ale widzicie, to znaczy, drodzy Państwo, że no właśnie, to znaczy, że to jest dobry moment, tak, ale ja teraz to muszę Państwu udostępnić. No właśnie, już udostępniam, przepraszam, ale dotrwaliśmy ileś, drodzy Państwo, i to jest najważniejsze. Dobrze, ale już teraz, drodzy Państwo, konkretnie, tak, teraz Państwo widzicie? Tak, widać, chcę przejść do ceny, bo drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, tak, nikt Państwu z tego nie sprezentuje, no chyba, że żona mężowi, mąż żonie, nie wiem, pod choinkę absolutnie, ja bym tyle nie czekała. Drodzy Państwo, to jest urządzenie, które ma naprawdę wyjątkowo dobrą cenę. To jest moje zdanie i ja, drodzy Państwo, naprawdę mam spore doświadczenie, jeżeli chodzi o różne urządzenia na rynku. Kwota 3899 zł jest inwestycją, ale pamiętajcie Państwo, że to jest inwestycja na całe życie. Są rozwiązania przeróżne. Można w systemie na wpłaty, drodzy Państwo, czy to na 24 wpłaty po 200 zł, czy po 157, można to wyliczyć. Ja uważam, że kwota 100 zł, czy 150 zł, drodzy Państwo, to jest jedno wyjście z rodziną do kina tak naprawdę i na tym się kończy. Czy możecie Państwo sobie zrobić na 10 takich wpłat? I ja wiem jedno, czas upłynie, urządzenie zostaje, drodzy Państwo, na lata. To jest jedna rzecz. Dwa, też bym musiała chyba jeszcze Państwu pokazać, czy powiedzieć o wodach, gdzie większość ludzi kupuje wodę butelkowaną. W tych 5-litrowych baniakach plastikowych, czy w zgrzewkach. Pamiętajcie Państwo, że w większości to jest bisfenol. Tak, gdzie namnaża się, szczególnie u kobiet, też jest mnóstwo badań pod tym kątem zrobionych, tylko oczywiście mało kto to pokazuje, tak, co się dzieje, tak, piersi nowotworów i tak dalej, hormonalne zmiany, jakie występują u dzieci. Chłopcy w wieku 14 lat zaczynają mieć gruczoły piersiowe dzisiaj, jak dziewczynki. Od czego? Od plastiku. Woda w plastiku. Ludzie idą tu za 10 zł, kupią zgrzewkę, tutaj kupią. No, drodzy Państwo, pieniądze wyrzucane, tak, wyrzucane i tak naprawdę jeszcze pieniądze, które zaczynają powodować chorobę. Pomyślcie Państwo dobrze, bo ja wiem, że nie każdy pewnie może dzisiaj powiedzieć, dobrze, to ja wyciągnę te pieniądze, zrobię Państwu przelew, życzę tego, żebyście Państwo mogli to zrobić. Tak? Natomiast jeżeli Państwo jesteście na etapie, gdzie nie mogę, to jest system ratalny. Państwo, jak zepsuje Wam się pralka, drugie Panie, dobrze wiemy, że żadna nie wyciągnie frani, nie będzie prała ręcznie. Co by nie było, od razu tą pralkę pójdzie kupić na raty. Panowie, Wam jak się telewizor zepsuje, dokładnie to samo zrobicie, bo przecież sport trzeba oglądać, nie? Nikt się nie będzie zastanawiał. I tylko ja zawsze mówię, kurczę, bez tej pralki, dziewczyny, przeżyjemy, bez tego telewizora też, ale bez...